Dzień dobry, Championship Manager 2001-2002 nieustannie z nami. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu FM Retro, gdzie gramy właśnie w starsze menadżery piłkarskie. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, zapraszam również do tego, abyście zajrzeli na nasze media społecznościowe, do których linki mamy zawsze w odcinkach. W opisach właściwie pod każdym z odcinków. Zatem gramy dalej Leeds United. Co się tutaj dzieje ciekawego? Ciekawego się dzieje dużo, bowiem, po pierwsze, jesteśmy w Premier League, no więc jest to liga bardzo wyrównana i bardzo emocjonująca. Druga sprawa jest taka, że gramy rzecz jasna w Pucharze UEFA, no i pierwsze spotkanie u siebie wygraliśmy z Osiekiem, ale tylko 1 do 0. Pamiętamy, że większość tego meczu graliśmy. Po czerwonej karce Batiego w osłabieniu, ale w ostatniej minucie Bowyer zdobywa gola. Zatem dzisiaj między innymi rewanż z ekipą Osijek. Ale na początek spotkanie z Southampton. Mecz wyjazdowy, który musimy wygrać. Na razie jesteśmy liderem angielskiej Ekstra klasy. Po pięciu kolejkach mamy 12 punktów. Jedno spotkanie, jak pamiętamy, przegraliśmy. I to był mecz przegrany z ekipą Newcastle na wyjeździe. Natomiast jest dobrze prowadzić. Wchodzimy tutaj Arsenal, też ma jedną porażkę. Bardzo mocna ekipa, no Manchester United na miejscu, jak widzimy, czwartym. Zobaczymy, co my tutaj dzisiaj poskładamy na spotkanie z Southampton. Jaki skład będziemy widzieć? To ten ham wygrywa z Boltonem. Na wyjeździe 1 do 0 bramka Chrisa Perego, e, natomiast tu jest oczywiście Teddy Sherringham, Tim Sherwood, Sergej Lebrow. Taki troszkę podstarzały e, ten tercet ofensywny, no ale jakoś tam grają, strzelają, no i chyba o to im generalnie chodzi. Dobrze, Juventus chciałby zakupić Kandela Sheriffa, to jest zawodnik bardzo, bardzo e, perspektywiczny, więc odrzucamy oczywiście. Ten ewentualny transfer. Tu w ogóle mamy mnóstwo fajnych zawodników, to warto o tym mówić. Jeżeli gracie Leeds United i chcecie skorzystać z tych piłkarzy, którzy są w rezerwach, to śmiało, śmiało, tam jest duży potencjał. Dobra, mamy mecze Ligi Mistrzów, one nas oczywiście nie interesują w tym momencie. Roma wygrywa z Bławiszczą, czyli Roma, którą ja. Na poprzednim sewie przegrałem finał Ligi Mistrzów z Manchesterem United, niestety. No ale to mówię, też nie jest najistotniejsze teraz. Istotne jest to, żebyśmy my zrobili swoją robotę, awansowali do kolejnej rundy Pucharu UEFA. Najlepiej go wygrali, bo nie ukrywajmy, Leeds United jest jednym z faworytów do wygrania do wygrania Pucharu UEFA po prostu, tak? To zależy kogo trafimy oczywiście dalej. Ale generalnie no, jest to jeden z najmocniejszych zespołów w tych... Rozgrywka chociaż w meczu z Osiekiem tego nie pokazaliśmy, no ale to ta właśnie przyczyna, jaką jest czerwona kartka, spowodowała, że bardzo się tam męczyliśmy, no i mało brakowało, a mielibyśmy sporą niespodziankę, jaką byłby niewątpliwie remis. No Vanderwarta nam nie chcą sprzedać, a w ogóle dziękuję wam za te nazwiska, które mi podrzuciliście w komentarzach. Natomiast ja nie chcę za bardzo y, tutaj kupować takich wonderkidów jak Moukoko, jak Kerr, jak Proton, chociaż to są fantastyczni piłkarze, ale Wolałbym, żebyśmy my tym Lidzy jednak pozyskiwali gwiazdy. Wonder Kid'y jeszcze na pewno sobie zostawimy na później. W sensie na może inną karierę. Natomiast teraz gramy z Southampton. No i oczywiście dzisiaj damy może szansę Robinsonowi na bramce. Na lewej stronie Ian Hart. Na stronie prawej dzisiaj zagra... No Albo będzie grał tu Kelly, chyba ten Kelly cały czas tu będzie grał, jednak w środku, oczywiście, Woodgate i e, Ferdinand. No bo West kontuzjowany na około 10 dni jeszcze. środek, środek tutaj, pola to będzie Bucket, to będzie Bowyer, czyli nasz na razie najlepszy strzelec i asystent. A obok nich damy sobie francuskiego Oliviera da Kurta. Dalej, oczywiście, e, pan QL. I w ataku będziemy mieli dzisiaj Widukę oraz Smitha Alana. No i to będzie nasza pierwsza. 11 Bramkarza nie będę dawał na ławkę, bo to będzie chyba bez sensu. Strata miejsca. Tu damy sobie Singa, Macfejla, Bridgisa i Sambe. Sami ofensywni zawodnicy na ławce rezerwowych. Zaczynamy spotkanie na stadionie St Mary's Southampton. Gramy i mam nadzieję, zwycięstwo tutaj tylko i wyłącznie nas interesuje. Od początku tego meczu Leeds United przeważa. Wobec tego, no tutaj jak na Faworytów przystało, tych sytuacji mamy więcej Co widzimy zresztą W statystykach, Petrescu gra w Southampton Tak? Czy ja dobrze widzę? Tak, Dan Petrescu Proszę bardzo, wielokrotny Reprezentant Rumunii, obrońca A my czekamy na kolejne e, akcje No i jest gol Widuki, Widuka Dużo na razie nie strzela, bo ma tylko dwa gole w sześciu meczach Teraz dopiero trzeci gol W meczu siódmym, no ale on ma dużo sytuacji Na pewno, na pewno będzie Będzie je wykorzystywał, trzeba dać mu czas Mamy też gola drugiego Duki, asysty Erika Bakke I Harry'ego Kuehla Także wszystko generalnie jest pod kontrolą W tym spotkaniu i idziemy po Piąte zwycięstwo Arsenal zresztą też, no tak jak mówiłem Arsenal będzie naszym takim głównym rywalem Jednak w, wtedy Arsenal bardzo mocny, Smith Mamy bramkę naszego Wonderkida Zobaczmy w ogóle jego atrybuty, tak? Finishing, wykańczanie akcji 19, dribbling 16, determinacja 20. Jest piłkarz kapitalny. Kolejny gol i tym razem Widuka. Robimy zatem zmiany. Za Widukę wejdzie młody Czerno Samba. Wejdzie też młody Harper Singh za ql I może Michael Bridges za Alana Smitha. Michael Bridges też fantastyczny napastnik. Natomiast no przy 4-0 to myślę, że już spokojnie możemy rotować. I dawać szansę tym młodym piłkarzom Wielkie nadzieje pokładamy w Czernosambie e, Wielkie nadzieje też pokładam W kolejnym okienku transferowym Bo moim celem jest Ronaldinho Van der Waard i Ronaldinho To mielibyśmy naprawdę kapitalną ekipę Harpal Singh zdobywa bramkę Także ten 20-letni e, 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 Zanglicyzowany Hindus e, Też potrafi w piłkę grać Co pokazuje w tym momencie Natomiast no, widuka MVP tego meczu tak? Trzy gole asysta Leeds prowadzi 5-0 do 0. Tutaj się już absolutnie nic nie zmieni. Czerwona kartka, ale tym razem nie dla nas. Tym razem Klaus Lundekvam z Southampton ogląda czerwony kartonik. Arsenal pokonuje Aston Villa 3 do 1. Tutaj jeszcze Ray Perlour zdobywa bramki. Też już 28 lat tego reprezentanta Anglii. No a my mamy teraz mecz z Osiekiem. Z Osiekiem, słuchajcie, tu sobie damy bramkarza. I może jednego obrońcę. Mills nie gra, bo nie jest zarejestrowany. Ale poza tym, zagramy chyba takim samym składem, jak zagraliśmy w meczu z Southampton. Będziemy oczywiście faworytem meczu z Osijek. I jeżeli nie ujrzymy czerwonego kartonika w tym meczu, mam nadzieję zresztą, to powinniśmy spokojnie to spotkanie wygrać, tak? I, i, i awansować do kolejnej rundy. O, taki też jest nasz cel. Tu jeszcze mecze niedzielne. Mamy też powołania: Mateo Szkocja. Do Anglii Lee Boyer, Nigel Martin i Rio Ferdinand zostali powołani Oczywista sprawa Młodzi piłkarze nasi, czyli e, Paul Robinson, Alan Smith i Jonathan Woodgate e, To jest Anglia młodzieżówka A i Boyle wraca po kontuzji Wesley Boy, Ale my nie gramy z więc go nie potrzebujemy. Oczywiście piłkarze, których mi proponowaliście, to między innymi Praton, o którym ja w ogóle zapomniałem, to jest piłkarz Nottingham Forest, kapitalny defensywny pomocnik. No tylko że my ich mamy, tych defensywnych pomocników, tak? Czyli mamy Bowiera może nie do końca defensywny pomocnik, ale mamy Dakurta, mamy oczywiście tutaj w razie czego Dominika Mateo, mamy, mamy danego Milsa. Tego Prutona no fajnie by go tego Wilcoxa gdybym wyrzucił, tego Prutona mógłbym kupić w zasadzie. Za tam jakieś niewielkie pieniążki, ewentualnie na, na ławkę, czemu nie? No jest jeszcze Mark Kerr, ale już nie chcę z tymi Wonderkidami. Przy... O, Wanderwart! I to jest oczywiście transfer, na który się zgodzimy. No tak, przyjdzie Wanderwarto, to raczej nie przyjdzie Pratton, bo za dużo tych środkowych pomocników też nie chcę mieć. Chyba, że Pratton by się zgodził na rolę wiecznego rezerwowego, ale z drugiej strony szkoda go w tej roli. Mamy mecz poniedziałkowy, wobec tego po sześciu kolejkach. Manchester też wygrywa, więc jak oni wygrają ten mecz zaległy, to będą mieli 15 punktów tyle co my i Arsenal. To warto też o tym pamiętać. Jason Ewell z Charlton. W tym momencie mam ramek 8. No proszę bardzo. W życiu bym nie przypuszczał, że będziemy mieli takiego lidera klasyfikacji króla strzelców. Raczej tego długo nie utrzyma, bo już go goni Widuka. Zobaczymy. Jest White York, jest też Alan Shearer. No ale dobra Barcelona, Arsenal 02, to jest to, o czym mówię. Arsenal jest piekielnie mocny. No i nie będzie łatwo zdobyć mistrzostwa. Yy, Lic, mistrzostwo. Musimy potrójną koronę zdobyć w sezonie, po prostu. Yy, ale potrójna korona nie mam na myśli Pucharu UEFA, mistrzostwa i Pucharu Anglii. A mam na myśli Champions League, mistrzostwo i puchar Anglii. Więc to się nie stanie na pewno w tym sezonie, no bo w Champions League nie gramy. Ale w kolejnym, kiedy mielibyśmy Vanderwarta. Kiedy mielibyśmy Ronaldinho, yy, yy, Widukę, Kiuela, matko i córko, to nic nas nie zatrzyma. Chyba już. Zobaczymy. Na razie kontynuujemy. Jest kontrakt dla Van der Warta. Yy, o, Oczywiście on na razie nie chce do nas przejść, bo jest zadowolony w Ajaxie. Ile ty tam w ogóle człowieku zarabiasz? To jest ciekawostka. 65. Ja ci 190 i dam ci do łapy 2 miliony funtów. Ciekawe czy się zgodzi. Czasami się zgadzają, ale trzeba Mieć dużo szczęścia. Mamy losowanie trzeciej rundy po Ligi. Jedziemy na West Bromwich Albion eee, i gramy tam już niedługo. No, a dopiero 31. No szkoda z tym Vanderwartem, ale tak czułem, bo on kontrakt podpisał. Eee, nowy, eee, ale za rok go sprowadzimy spokojnie. Spokojnie e, wszystko e, się uda. Teraz gramy z Osiekiem na stadionie e, w Osieku, grackim stadionie. No i mam nadzieję, że wygramy ten mecz. Nie będzie łatwo, bo to Chorwaci. Zawsze atmosfera y, to totalnie, y, totalnie sprzyjająca gospodarzom, ale mamy bramkę pierwszą. Libower, oczywiście. Bo jak żeby inaczej i prowadzimy 1-0. No wobec tego, że mamy bramkę na wyjeździe, to Osijek musi teraz zdobyć trzy gole. Żeby awansować, to są te czasy, kiedy jeszcze bramka na wyjeździe coś znaczyła. Y, teraz już nie liczy się podwójnie. Wiadoma sprawa, no ale mamy sporą przewagę w tym momencie. Ale to nie jest mecz łatwy, znowu, tak? Znowu nam Osijek pokazuje, że jest zespołem dobrym. Znaczy, Osijek w ogóle gra tą taktyką 4-4-2 Push. To jest e, dość mocna taktyka stosowana przez e, menadżerów komputerowych, ale, ale prawdopodobnie ona nie wystarczy, żeby pokonać Leeds United. Natomiast e, wystarczy, żeby nam popsuć troszkę e, nasze plany, a tym planem było łatwe zwycięstwo. E, w tym dwóch meczu tak nie jest wcale. Mamy tylko 2-0. Yy, kolejne sytuacje: zobaczcie, każdy z piłkarzy oddał po jednym strzale, w tym momencie dopiero Alan Smith 3. No ale prowadzimy i to jest chyba yy, najistotniejsze: yy, zrobimy sobie jakieś zmiany, chociaż. Yy, o, jest bramka, idealnie, więc za Widukę wejdzie znowu Czerno-Samba, yy, Steven MacFail za Erika Bakę. O, no, dwie zmiany, myślę, że wystarczą. Yy, awans już jest pewny, właściwie mamy 3 do 0 w dwóch meczu. Tutaj Robert Jarni, on ma już 32 lata. Fantastyczny chorwacki obrońca. 70 spotkań. Były piłkarz Realu Madryt Betisu, Juventusu, Torino, Las Palmas. Pamiętam go, pamiętam go bardzo dobrze. Doskonale zresztą. No i co? Będziemy mieli zwycięstwo, czyli 1-0 w Leeds, 2-0 takie spokojne, raczej z przewagą w Osijek. No i mamy awans. I to jest bardzo, bardzo pozytywna. Informacja, a przed nami spotkanie z Derby eee, u siebie. To jest ekipa z miejsca 15, więc tu będziemy absolutnym faworytem tego meczu i musimy to wykorzystać. Ciekawe, kogo nam los przydzieli w kolejnej rundzie Pucharu UEFA. Eee, z kim tam my będziemy sobie, słuchajcie, grać? To jest pytanie. Oj, przepraszam. To jest pytanie numer jeden. Dortmund Ortega pozyskał, Lice przegrywają rezerwy, a my teraz patrzymy sobie na losowanie. Uwaga! Paok! Panathinaikos, przepraszam. Panathinaikos z Emanuel Olisarebe w składzie. Ciekawa sprawa, czy mamy tu jakieś polskie ekipy? Mamy Polonię Warszawa, która zagra z yy, no, węgierskim Lombardem. Nie znam. I mamy Pogoń, która zagra z Rodą Kerkrade. To dobrze, że mamy polskie ekipy. No to cóż, Panathinaikos, powiem Wam. Nie jest to rywal łatwy, bo to jest rywal, który jest solidny. Który ma dobrych zawodników w składzie. No chociażby ten nasz Emanuel Olisaröbe. Ciekawy piłkarz. Wiadomo też, że w ekipie, już Wam to zwizualizuję. Panathinaikosu gra nasz Krzysiu Warzycha. 36-letni już zawodnik. W reprezentacji Polski sporo meczów, ale... Kiepsko to wyglądało, ale w klubie to jest, to jest klasa. No, Manchester United, Arsenal 1 do 1. Warto by było wykorzystać, że obydwa te kluby zgubiły punkty i wygrać mecz z derby. Byłoby wspaniale. Natomiast, no, jak to bywa w tych meczach, nigdy nie jest nic przesądzone z góry. Ale wydaje mi się, że powinniśmy sobie spokojnie poradzić. Zobaczymy za chwileczkę, jak to będzie wyglądało. Być może będziemy, a Middlesbrough jest w tym momencie e, liderem. Dobrze. Robinson, e, Hart, m, Kelly oczywiście. Dalej Woodgate i e, Ferdinand. Na środku będziemy mieli Backe Bowiera i, a może batiego. dzisiaj damy sobie doświadczonego, bo i tak da Kurt zawieszony. E, QL, nieszczęśliwy chciałby kontrakt. Damy mu wszystko na sosie. Na co on ma ochotę, oczywiście. Widuka zawieszony, więc dzisiaj w ataku zagra młody Czernosamba z Alanem Smithem. O no, ciekawe jak to wyjdzie. Tych dwóch chłopaków myślę, że jest w stanie zdobywać bramki i że te bramki, mam nadzieję, będą wpadały. Dobra, dubery. Nie mamy za bardzo opcji sync. Ok, zobaczmy taktykę, wszystko jest w porządku. Zaczynamy spotkanie z Derby. Oczywiście na Elant Road w Leeds. No, Czernosamba. Czas na. Twoją bramkę Premierową w Premier League Na pewno mówię, jest w stanie on te bramki zdobywać Bo jest fantastycznym zawodnikiem Zresztą ma za sobą QL-a, Bowiera, Batiego Więc zawsze ktoś tam może mu Przyasystować I dać taką ładną piłeczkę, którą on będzie w stanie wykorzystać Oj, QL miał tu setkę Nie wykorzystał jej, szkoda bo mamy 30 minutę i cały czas wynik bezbramkowy na Elant Road. No bez yy, widuki ciężko, ciężko. Ale tutaj mamy bramkę Erika Bakke, norweskiego e, pomocnika. E, na razie jeszcze Czerno Samba nie doszedł do ani jednej sytuacji bramkowej. A teraz gola zdobywa Harry Kuehl i jeszcze dokłada Alan Smith. Więc e, ta pierwsza połowa i jej końcówka e, tak naprawdę 12 minut, które zatrzęsło derby. E, także mamy prowadzenie 3 do 0. <laughs> Wracamy na pozycję lidera. W Premier e, Division, czy Premier League, jak chcemy sobie to nazwać. No i wszystko w porządku. Cieszę się niezmiernie, że udało się e, ten dobry wynik nam osiągnąć. Za chwileczkę zrobimy sobie zmiany, bo zmęczony już Eric Bakke. W jego miejsce oczywiście Steven McPhail. Wejdzie Harpal Singh za Harego ql I może Michael Bridges za Alana Smitha. Czerno Samba, niech dogra to spotkanie do końca. A nóż, jeszcze coś tam się jemu uda. Dwa strzały oddał jeden celny. Ocena 7 na razie. A to tak nieźle jak na taki debiut pełnoprawny w pierwszej 11. <laughs> Ten piłkarz będzie się na pewno rozwijał i mamy związane z nim wielkie nadzieje. Zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało. 3 do 0 prowadzi Leeds United. Spokojnie po bramkach bake, Kuehla i Smitha. No i ten mecz teraz tylko. O jest GOL! Czerno-Samba! pierwsza bramka w barwach Leeds i to od razu w meczu Premier League. Brawo, 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 David Batty. David Batty MVP tego spotkania Liverpool. Liverpool na miejscu 16, a, bo oni mają tylko pięć spotkań, tak, to wynika z tego, że oni e, grali Charity Shield i grali super puchar e, Europy. Zawsze mają mniej tych meczów na początku. No dobrze, wygrywamy. To bardzo ważne, wraca Widuka już do składu na kolejny mecz z Blackburn u siebie. Damy sobie wobec tego też samę na ławkę. Kin powinien też wrócić, ale niech jeszcze odpoczywa. No dobrze, to wszystko jest w porządeczku. 6 zwycięstw, jedna porażka, 3 bramki tylko stracone, 18 punktów i jesteśmy samodzielnym liderem angielskiej ekstraklasy, co bardzo, bardzo cieszy, bo to mówię, liga. Niełatwa, e, dlatego zawsze każdy punkcik trzeba tutaj poszanować. Dobra, e, niedziela. Menadżerem miesiąca Piwarski po raz drugi z rzędu. Bowyer, e, najlepszym piłkarzem, e, po raz drugi z rzędu. A najmłodszym piłkarzem z kolei Alan Smith. E, miesiąc temu z e, Col. No nie, nie chcę tutaj przejść Vanderwart. Za rok będzie chciał. Znam tego człowieka bardzo dobrze i wiem, że tak to działa. Teraz podpisał ten kontrakt z Ajaxem, więc wiadomo, że Ajax go związał na chwilę Taką umową, taką lojalką powiedzmy Natomiast tak, no już, już za rok on, on przyjdzie na pewno Oczywiście też bardzo mocno będziemy chcieli Ronaldinho sprowadzić Może się uda no, A na razie Pratton, West, Taribo West wraca, 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 wraca Nie wiem czy do pierwszego składu, Woodgate tutaj a dajmy tego Taribo West'a na spotkanie z Blackburn. Czemu by nie? Eee, dobra. Więc tak, QL podpisuje nowy kontrakt. W ekipie, oczywiście, Blackburn mamy fantastycznych piłkarzy, między innymi, ale kontuzywany jest Matiansen Natomiast tu mamy Damiana Duffa 22-letniego reprezentanta Irlandii, i na niego na pewno bardzo mocno trzeba uważać. Do tego mamy Tugaja, obrońcę z Turcji, ale powinniśmy sobie na własnym stadionie poradzić. Trzema defensywnymi pomocnikami gra Blackburn. Ciekawa sytuacja. Mam nadzieję, że oni nie poradzą sobie z, z naszymi atakiem. Praton, dobra, to będzie oczywiście wielki talent. 19 tysięcy, w porządku. Zapraszamy do, na Elant Road. No tutaj, kondycja naszych piłkarzy pozostawia wiele do życzenia. Aha, później będzie 12 dni przerwy. No to możemy grać. Odpoczniecie sobie, panowie, bo jest przerwa. Na reprezentację, zaczynamy spotkanie na Elant Road Leeds United, Blackburn em, W tym momencie Mamy wynik bezbramkowy po 23 minutach Czekamy na gole dla Leeds United Oby one zaczęły za chwilkę wpadać Póki co jednak Tak się wcale nie dzieje Więc zobaczymy coraz więcej tych akcji ekipy Leeds Jak spojrzymy na statystyki to faktycznie Tych strzałów mamy więcej, no i jest bramka QL'a Bramka numer 4 w 10 spotkaniu jest też karny, który wykonuje Rio Ferdinand. I mamy 2-0 do przerwy. Także wszystko elegancko, wszystko w porządku, raczej bez problemów. No nie jest to mecz jakiś wybitny, gdzie mamy mnóstwo tych sytuacji po 30 strzałów, ale to co mamy wystarczy. Zrobimy sobie zmiany, czyli znowu Czerno-Samba za Widukę, McPhail za Erika Bake i może tyle. Jedziemy dalej. Może znowu Czerno-Samba coś tam strzeli. Jedną bramkę już ma. Nasz tutaj młody 15-letni Wanderkid. Czekamy, e, czekamy na kolejne gole. Po prostu tego młodego piłkarza, wychowanka e, Millwall. E, czerwona kartka, ale znowu to nie dla naszego zawodnika, a dla piłkarza Blackburn. Ale my tam prowokujemy, wiecie, robimy swoje. Dobra, mamy zwycięstwo: Arsenal wygrywa, Manchester United wygrywa. Zatem tutaj mamy tak naprawdę e, cały czas pogoń. 21 punktów Leeds United. A teraz przerwa reprezentacyjna, e, podczas której powinien do zespołu dołączyć e, David Pratton. E, więc będziemy chcieli na pewno sprzedać e, pana Wilcoxa. Jeżeli dobrze pamiętam jego nazwisko. On jest tutaj. Tak, tak, tak. 30 lat. Nie jest nam potrzebny, bo jest e, skrzydłowym. No, i czekamy tylko na to, żeby y, dołączył Praton, Wielkie wzmocnienie, wielki wonderkid. Marka Kera już sobie podarujemy, bo mówię, wolałbym celować jednak w takie. Y, tymi Wonderkidami jednak graliśmy w Romie, pewnie jeszcze nimi nie raz zagramy, a tutaj chciałbym pocelować w takie nazwiska bardziej znane, prawda? No, jednak David Praton, y, Ja w ogóle nie wiem, jak ta kariera jego przebiegła w rzeczywistości. Natomiast. Natomiast tutaj jest naprawdę ciekawym piłkarzem. Dobra, Polacy, jeżeli ja dobrze pamiętam, mają już awans do. Yy, tak, na Mistrzostwa Świata w Korei i Japonii. Zagrają teraz z Ukrainą, zobaczymy, jaki będzie wynik tego meczu: 2-0. Bramka Olisadebe i Żurawskiego, też gol. Także tutaj Olisadebe jest w formie, co mnie niepokoi, bo gram z nimi: z Panatinajkosem. 4 1 Irlandia wygrywa z Cyprem, i mamy tu naszych zawodników w składzie. Roykin z Manchesteru też jest. Szkocja 0-0 i Anglia przegrywa 3-2 z Grecją. Ali Bowyer zdobywa trzecią bramkę dla reprezentacji właśnie Anglii. Także tutaj no to taka porażka Anglików niespodziewana dosyć z Grecją. Chociaż Grecja w tamtych czasach pamiętajmy bardzo mocna mistrz Europy. Za chwileczkę będzie, nie? No to tak. Tak, też ciekawa ekipa. Dobra, mamy kolejnych tutaj: kolejne ekipy, które się zakwalifikowały, czyli Portugalia, Dania i Chorwacja. Tu mowa oczywiście o mundialu w Azji. Dobra, co mamy dalej? Dalej mamy jeszcze mecze. Yy, tutaj, a Anglia się w ogóle zakwalifikowała? Chyba tak. My gramy natomiast z Fulam za 8 dni. Fulam, fulam, fulam. Raczej coś sobie poradzimy z ekipą z Londynu. Tak mi się wydaje, że nie powinno być problemu. No, eee, ale to oczywiście, co przyniesie przyszłość, to się zaraz okaże. Praton akceptuje ofertę lids, wobec tego przechodzi do delay. A dlaczego? Co tam było? Co tam było napisane? Bo ja kliknąłem. Fundusze mamy, chyba miejsca w składzie nie mamy. Bo mamy 50 zawodników, tak mi się wydaje. A więc może. Wypuścimy jednego tego mataru yy, na wolnym transferze i zobaczymy za chwileczkę, czy. Czy to jest to o czym myślę, ale wydaje mi się, że tak, że mamy po prostu yy, full, a nie możemy mieć w Championship Managerze 2001-2002 większej ilości zawodników niżli 50 właśnie. To na to trzeba uważać. Dlatego Ravinder Mataru. Hindus angielski, podobnie jak Harpal odejdzie teraz, a za tydzień Pruton, Praton, dołączy do ekipy Zealand Road. Dobrze, zatem tak, mamy spotkanie z Fulam i będzie to ostatnie spotkanie chyba w dzisiejszym odcinku. Troszkę się działo, natomiast już kolejny odcinek zaczniemy od meczu z Panathinaikosem, także też rozpoczniemy bardzo mocno ten kolejny epizod. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Mam nadzieję, że będzie ciekawie, zatem tak, 11, 11 w tym momencie września mamy, oktober, November. października oczywiście, zawsze mi się mylą, september, oktober, september i oktober mi się mylą, i ja august czasem też, nie wiem czemu, muszę sobie to wtedy tak yy, dopowiedzieć w myślach, september, oktober, November. august, september, no i wtedy już wiem, o co chodzi? Nie wiem, czemu tak mam, ale tak mam. Dobra, Manchester gra z Boltonem, Arsenal z Ipswich to są dwa mecze wyjazdowe. Zobaczymy, kibicujemy, żeby nie wygrywały te ekipy. Natomiast jak to tutaj będzie wyglądało, to zobaczymy teraz. Arsenal wygrywa, Manchester wygrywa, no to i my musimy wygrać, o, widzicie. Dlatego mówiłem o tym, że walka o mistrzostwo Anglii wcale nie będzie taką prostą i przyjemną sprawą, bo tu mamy naprawdę potężne ekipy w lidze. Mowa o właśnie Londyńczykach i Manchesterze United. Także Kanonierzy i Czerwone Diabły tutaj pędzą za nami w pościgu tym całym. Tutaj mamy ekipy z niższych rejonów tabeli. Za chwileczkę w meczach niedzielnych, a my gramy w poniedziałek. Tak, jutro. Jutro w Londynie na Craven Cottage. Nas podejmuje Fulham. Leicester przegrywa. Aston Villa przegrywa z Blackburn. Aston Villa zresztą bardzo niezadowolona. John Gregory może stracić pracę. Ok, ale to jest ich problem, oczywiście, nie mój. Mój jest taki, żeby teraz wygrać y, mecz wyjazdowy i znowu wrócić na pozycję lidera. Szkoda, że przegraliśmy mecz z Newcastle. Tam chyba była czerwona kartka, jeżeli dobrze pamiętam. Szewczenko, y, określony mianem piłkarza o wielkim, światowym talencie. Wiadoma sprawa. Robinson, y, Hart, Kelly, Woodgate, nie, Ferdinand i West. I dalej mamy Batiego, Bowiera i Bake, QL, Keane i Widuka. Dobra, to jest nasza ekipa. Tutaj damy sobie Woodgate'a, damy sobie McFailla, Sambę, Smith'a i może Milsa, taki wszechstronny piłkarz. Wszystko ok? Bowier, QL, Keane, Widuka, tutaj Bake, Baty. Dobra, wszystko jest w porządku. Zaczynamy zatem ostatnie dzisiejsze spotkanie, oby ono było dobre, oby ono było zwycięskie. Od strzału głową Erika Bakę zaczynamy. Nie ma natomiast gola, poprawia jeszcze raz bakę, ale znowu nie trafia do bramki. No i czekamy, czekamy na kolejne sytuacje. No, są one oczywiście, już jest cztery strzały dwa celne, 12 minut. Boamorte tam był blisko zdobycia bramki dla ekipy Fulam. Ten Portugalczyk zdaje się, Luis Boamorte, tak, reprezentant nawet swojego kraju. No, nie są słabi na pewno, natomiast no, nie możemy sobie pozwolić na stratę punktów, bo to nas może kosztować mistrzostwo. Teraz Ferdinand nawet doszedł do sytuacji. kin tutaj mają Wandersara, tak? To jakby nie jest bramkarz słaby, umówmy się. I faktycznie ma ocenę 9, bo wybronił tych sytuacji naprawdę dużo. Yy, Fulham, także sporo szczęścia mają gospodarze w tym meczu, że jeszcze go nie przegrywają. Znowu Wandersar, no, za chwilę dostanie dychę i będzie MVP tego meczu jeżeli zaraz nie zaczniemy zdobywać goli, po prostu, tak? I, i, I to będzie problem wielki dla nas, bo już tych strzałów mieliśmy 16. 9 celnych. I, I nie ma gola. Dopiero teraz QL. Piąta bramka w sezonie. Brawo, Harry. Jest gol. Na razie jeszcze zmian nie robię. Czekam na drugą bramkę, która by troszeczkę nam tutaj pomogła w tych zmianach, ale ona nie chce wpaść. Jest teraz gol. Drugi gol w tym meczu Harry'ego QL-a, więc Czernosamba, Steven McPhail, młodych piłkarzy, oczywiście wciągamy na boisko, Alan Smith za Zawidukę, także Cała ofensywa do zmiany, prowadzimy 2-0 No i myślę, że O, czerwona kartka <laughs> Dla Taribo Westa, nie mamy zmian Wobec tego pan Smith Będzie grał w obronie, no i jest gola Gol strzelony przez pana Malbrankę Dla Fulham, A widzicie jak to jest Z tym list, no czerwono, czerwono, czerwono Wciąż i cały czas Oni mają tego Sachę tutaj też, pamiętamy Tak, Louis Sacha, który ma lat Co tu, kontuzja McFaella? No, To kończymy w dziewiątkę, no fantastycznie 23 lata ma dopiero Louis Sacha. Kończymy w dziewiątkę, no i tego meczu możemy nie wygrać. Tego meczu możemy nie wygrać. Zobaczymy. Mimo tego, że oddaliśmy 25 strzałów, i powinniśmy mieć 5 goli strzelonych, to mamy tylko dwa i drżymy o 3 punkty. No, ostatnia minuta. Uda się? Uda się chyba to utrzymać. Jeszcze próba, ale nie udało się fulam strzelić. Mamy zatem zwycięstwo. Mamy zatem zwycięstwo. Okupione czerwoną kartką. Kolejną. Nie będziemy tu apelować. Okupione też kontuzją McFeila, No ale generalnie jest wygrana. I to jest najważniejsze, bo w tym momencie zostajemy cały czas na czele Premier League. Dwa punkty przewagi nad Middlesbrough, Arsenalem, no i pięć nad Manchesterem. Ale Manchester ma ten mecz zaległy. Jak go wygra, to zrobi się naprawdę bardzo ciasno. Dziękuję serdecznie za odcinek. A kolejny, jak mówiłem, rozpoczniemy meczem na własnym stadionie z ekipą i Kosu Liberopoulos, Konstantinu, to oczywiście jest Cypryjczyk. Mamy tutaj również Henriksena. Takie gwiazdeczki to oczywiście najlepsi piłkarze w danym klubie, ale jest też Wlaowicz. Karagunis, ofensywny pomocnik. Jest Bramkarz w ogóle, Nikopolidis, też reprezentant Grecji. Także no jest tu paru, paru ciekawych piłkarzy, obrońca Gumas. Zobaczymy. Dziękuję, pozdrawiam, miłego dnia, dużo zdrówka, trzymajcie się. Cześć!